Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Katechezy Życia Wewnętrznego. Zaprasza ojciec Józef Schrivers. Część druga. Roztropnym jest oddać się Bogu. Rozdział pierwszy. Bóg sam zajmuje się uświęceniem duszy Mu oddanej. Oddać się Bogu to poświęcić Mu gorącym aktem miłości całą swą istotę. To zapomnieć o sobie, nie zajmować się sobą, a Jemu poruczyć wszelkie starania. Oddać się Bogu to wyprzeć się zupełnie siebie dla Niego. Wiem, że na to słowo oddanie się mądrość ludzka głos podnosi. Chciałaby robić zastrzeżenia, żądać rękojmi, stawiać Bogu warunki. Czyż nie wydaje się, że sprawa uświęcenia to jakiś targ przeprowadzony między duszą a Bogiem? Jakiś kontrakt, w którym obie strony dążą przede wszystkim do zapewnienia sobie osobistych korzyści? Odsuńmy daleko to poziome pojęcie. To cielesna mądrość je podsuwa. Oddać się Bogu duszą i ciałem, rzucić Mu się w ramiona, jak dziecię rzuca się w objęcia matki. Kochać Go, mówić i powtarzać Mu to bezustannie. Oto doskonałość. Oto tajemnica świętości. Oto sztuka zdobycia serca Bożego. Jezus nie chce, by dusza Jego ulubienica zajmowała się czymś innym, jak miłością i okazywaniem Mu tej miłości. W niebieskim swym pałacu ma On sług wiernych bez liku. Jeśli chodzić będzie o załatwienie kłopotów, wykonywanie prac, usunięcie zła, przewidywanie, co począć na przyszłość, poleci to sługom swoim. Królowa nie powinna opuszczać swego oblubieńca. Jej obowiązkiem zachwycać go czystością swych intencji, czułością i wiernością swej miłości. Czyż Król Królów nie posiada na tyle potęgi, mądrości i dobroci, aby dusza miała się obawiać o swą przyszłość? Można by tak sądzić, widząc niepokój i troski pewnych dusz. O Mistrzu ukochany, przed wiekami postanowiłeś mnie uświęcić. Stworzyłeś świat po to, ażeby mnie zbawić. Z chwilą, gdy ostatni z wybranych dosięgnie szczytu miłości przez Ciebie mu wyznaczonej, świat się rozpadnie, jak się rozpada nieużyteczna już maszyna. Bo cóż znaczy dla Boga maszyna, światem zwana, choćby najbardziej udoskonalona? Może bez trudu uczynić tysiące innych, jeszcze potężniejszych i piękniejszych. Myśl Jego zajmują tylko dusze, sprawy, które pochłaniają uwagę ludzi, przewroty, rewolucje, powstające państwa. To w oczach Bożych igraszki dzieci. Niewinność zachowana lub przywrócona, czyn miłosierdzia, postanowienie należenia do Boga, westchnienie do Jego serca, modlitwa, oto co porusza niebo. Jezus powiedział do pewnej świętej: jestem gotów znosić wszystkie cierpienia mojej męki tylekroć, ilekroć znajdą się dusze zgubione, ale niestety one już nie mogą być odkupione. I Ty, duszo moja, która się oddajesz Jezusowi w uniesieniu miłości, Ty byś się miała obawiać?
Czyż matka podtrzymująca pierwsze kroki dziecięce dozwoliłaby mu upaść? A ty, która wyciągasz ręce do Jezusa, obawiasz się, by cię nie opuścił w środku drogi. Bóg chce uświęcać duszę. Dla nich to zezwala na istnienie społeczeństwa mimo robaka, który je toczy. Dla nich znosi bluźniących Jego imieniu, zaprzeczających Jego opatrzności, wyszydzających Jego sprawiedliwość. Nie chce, by wyrywając konkol zaszkodził dobremu ziarnu. Myślą przewodnią Boga w rządzeniu światem jest uświęcenie dusz. Dlatego spuszcza deszcze zarówno na pole sprawiedliwego, jak i grzesznika. Dlatego ustanowił zmianę pór roku. Wielki jest Pan i chwalebny bardzo. W całym wszechświecie nie powołał do życia żadnego stworzenia. Nie zezwolił na żadne wydarzenie, nie przepuścił żadnego zła, które by nie przyczyniało się w swym zakresie dla dobra dusz. A zatem precz z wszelką małodusznością, powierz się Bogu, zamknij oczy, oddaj się w ręce Boga. Czyż Jezus nie powiedział: nikt nie wyrwie z mych rąk tych, których Ojciec mi dał? Kochaj Boga, czyń wszystko z miłości, przyjmij wszystko z rąk Jego. Potem idź bez trwogi, a dojdziesz na pewno do świętości. Rozdział drugi. Bóg wspomaga dusze Mu oddane swą mądrością i potęgą. Bóg chce Twego uświęcenia, lecz może nie wie, co odpowiednie jest dla Twej duszy. Może trzeba, byś użyczył Jego mądrości, swej pomocy i światłej rady. O człowiecze, uwolnij się od tej zbytecznej troski. Nie wiesz, skąd idziesz, ani dokąd dążysz. Gdy boska mądrość stwarzała wszechświat, gdy nakreślała gwiazdom ich drogi i mówiła fali morskiej: nie pójdziesz dalej, czy ty tam byłeś? Czy tchnieniem swoim stwarzała duszę nieśmiertelną i zaznaczyła ją piętnem swoim? Czy wzywała cię do rady? Nadać duszy podobieństwo Boga to przekracza możność rozumu stworzonego. Bóg zastrzegł sobie to dzieło. Strzeż się, by go nie zepsuć. Dusza Twoja to arcydzieło doskonałości i piękności. Uczucie, rozum, cnoty, wola, łaska, natchnienia. Wszystko w niej w przedziwny sposób zjednoczone. Ziarnko piasku może zepsuć ten cudowny ustrój. Czy chcesz udzielać rad temu, z którego ręki wyszedł tak wspaniały twór? Ślepy jesteś i chcesz sam sobą kierować. I ty chcesz nadzorować postępowanie Boga względem twej duszy, robić swe uwagi nad tym, czy ją Bóg porusza, czy spokój w nią wprowadza. Szalony. Nie widziałeś nawet tej duszy, którą chcesz kierować. Zostaw Bogu ten trud. On ci przeznaczył jeden tylko, a łatwy obowiązek – miłowania Go. Cały ciężar pracy pozostawił sobie. Uczyń, co Tobie nakazano, Bóg dokona reszty. Nie zbywa Mu ani na mądrości, ani na potędze.
Działalność Jego rozciąga się z jednego krańca świata na drugi. Przenika wszystkie stworzenia do głębi ich istoty. Ona je stwarza, podtrzymuje i porusza. Ona napełnia wszechświat. Prawda, że jest tajemnicza i utajona. Prawda, że jedynie wiara ją odkrywa. Lecz czyż dlatego jest mniej rzeczywista i mniej skuteczna? Co dobroć Boża postanowiła dla uświęcenia dusz, co mądrość Jego zarządziła dla osiągnięcia tego celu, to wszechmoc uskutecznia. Dusze pobożne, Bóg zajmuje się waszym uświęceniem. Wszechmoc Jego działa w tej właśnie chwili. Jesteście pod Jego wszechpotężnym działaniem. Wszystkie zdarzenia w was i poza wami są tym młotem, który nadaje wam kształt, tym dłutem, które was upiększa. Wasze smutki i radości, zwycięstwa i porażki, wasze pociechy i oschłości, nadzieje i obawy, wszystko to narzędzia w ręku boskiego mistrza. On sam wyszukuje pomocników do tej pracy. Jeżeli duszy potrzebna w danej chwili obecność jakiegoś kierownika, Bóg sprowadzi go choćby z końca świata. Usunie przed nim góry, uspokoi fale morskie, o ile tego zajdzie potrzeba. Przeniesie go jak niegdyś przeniósł Habakuka i postawił przed jaskinią lwów. Dusza potrzebująca pomocy nie będzie zawiedziona w swym oczekiwaniu. Choćby dla zadośćuczynienia jej potrzeba było przewrotu w świecie. Działanie Boże nie zna granic w uświęcaniu dusz dobrej woli. Żadne stworzenie nie może mu przeszkodzić ani go wstrzymać. Dla niego trudności nie istnieją. Zmienia lub unicestwia przeszkody, zmusza nieprzyjaciół, by służyli jako narzędzia. Gwałtowność wyczerpuje się wobec cierpliwości duszy oddanej Bogu. Podstęp wikła się we własne sidła wobec jej prostoty. Kłamstwo miesza się wobec jej prawości. To, co zdawało się grozić upadkiem dla duszy, staje się jej zbawieniem. To, co z największą chytrością obmyślano dla osłabienia jej cnoty, wzmacnia ją tylko. Przed nią zapory padają, góry się obniżają, przepaście zmieniają się w szerokie, równe drogi. W jakiż sposób szkodzić duszy Bogu oddanej, jak sprowadzić upadek tej, która idzie wsparta na ramieniu Jezusa? Duszo moja, oddaj się Bogu, kochaj Go bez ograniczeń, o sobie zapomnij. Bóg jest dobry, mądry i potężny. Zrzuć na Pana troski swoje, a On będzie miał pieczę o tobie. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Oddanie się Bogu autorstwa ojca Józefa Schriversa. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.